huraganowym obstrzale artyleryjskim, wartym nalotami bombowców sowieckich, garnizon poznański wywiesił białą chorągiem. Książkę, którą trzymam w ręce pod tytułem Z portu Reder do Nysy, to wspomnienia Georga Sommera, młodego niemieckiego żołnierza, który pod koniec 1944 na początku 1945 roku pełnił służbę w 5. Szkole Podchorążych Piechoty Wehrmachtu w Poznaniu. A w połowie stycznia 1945 roku, kiedy rozpoczęła się sowiecka ofensywa znad Wisły, podobnie jak około 1300 jego kolegów ze szkoły, został wcielony do garnizonu twierdzy i skierowany do portu 1. Reder na poznańską Starołękę. Fort 1. Reder razem z sąsiadującym z nim fortem 1. Avoyen oraz fortem 2. Sturmlage tworzyły pododcinek 1. portu. Oprócz niemieckich żołnierzy, którzy stanowili jego garnizon, w forcie znalazło się także kilku Ukraińców oraz kilka osób narodowości polskiej. Dwukrotnie Rosjanie wysyłali do Niemców parlamentariuszy, za każdym razem jednak ci parlamentariusze tak naprawdę wracali z kwitkiem. Zdarzyło się również, że jednym z tych parlamentariuszy był żołnierz niemiecki pojmany przez żołnierza armii czerwonej. Gdzie zmagazynowane były duże ilości zaopatrzenia, które pozwalały przez długi czas prowadzić skuteczną obronę. Oprócz tego, że była tam zmagazynowana żywność, były pokazane ilości alkoholu, papierosów i różnego rodzaju broń. Już 25 stycznia rozpoczęły się ciężkie walki o fort. Fort był szturmowany przez oddziały 312 Smoleńskiej Dywizji Piechoty dowodzonej przez bohatera Związku Radzieckiego generała Marina Osiewskiego. Od początku walk w zasadzie garnizon fortu był nękany ciężkim ogniem artyleryjskim, atakami piechoty, wspartymi czołgami. Wszystko to, co przeciwko Rosjanom mogli przeciwstawić Niemcy, w zasadzie były to tylko karabiny maszynowe i pancerfausty. Mimo to ta obrona niemiecka bardzo długi czas pozostawała zwarta i Niemcom udawało się te rosyjskie ataki odpierać. Kiedy było już wiadomo, że obrona fortu tak naprawdę musi upaść w przeciągu kilku najbliższych godzin, 14 lutego przed generalnym szturmem Rosjan Niemcy podjęli decyzję, że będą próbowali wydostać się z tej pułapki i po prostu przedzierać się do własnych linii.